Rezerwy kryzysowej rzeczywiście no przede wszystkim należy Chodzi podkreślić, o 30 że... milionów euro dla Polski. Dla, dla Polski tak, ale nie tylko dla Polski, także tam są środki dla, dla, dla innych krajów członkowskich tych, tych pięciu. Tutaj na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie kraje 27 krajów członkowskich zgodziły się na przekazanie pieniędzy z rezerwy kryzysowej tworzonej. Przecież dla wszystkich krajów, tylko do tych pięciu to jest nie lada osiągnięcie pana komisarza Wojciechowskiego, że udało mu się przekonać wszystkich ministrów finansów do tego rozwiązania. Natomiast tutaj problemem jest, jest sytuacja na Węgrzech. Węgrzy upierają się przy tym, żeby ten zakaz wozu, który został wprowadzony unijny, dotyczył także kontraktów zawartych przed dniem wejścia w życie tego, tego zakazu. No i potrzebne są rozmowy z ministrem rolnictwa Węgier, aby rzeczywiście nie nie czynił już dalszych przeszkód. Ta, ta zgoda jest formalnością. Koszmarze, upór zostanie złamany, pan sugeruje. Nie, no oczywiście Węgry muszą ustąpić, bo zdają sobie sprawę, że przecież to nie, nie było łatwe osiągnięcie tego porozumienia. Wszystkie kraje zgodziły się na to, żeby Unia Europejska wprowadziła zakaz wwozu czterech zbóż na terytorium tylko pięciu unijnych krajów, nie całej Unii Europejskiej. To, 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 to jest wydarzenie także bez precedensu, nigdy w historii Unii Europejskiej tak nie było, więc moim zdaniem to porozumienie jest nie lada osiągnięciem i, i w związku z tym... Mam nadzieję, że Węgry rozumieją powagę tej sytuacji. Panie pośle, pomoc czy pieniądze z Komisji Europejskiej to jedno, ale też jest i pomoc publiczna. Rolnicy na te pieniądze czekają. Czy w ogóle takie pytanie zasadnicze się pojawia, czy uda się opróżnić dożniw w magazyny ze zboża ukraińskiego? No właśnie, dzisiaj polski rząd przyjął, przyjął takie rozwiązanie dopłat dla. Tych przedsiębiorstw mają duże ilości zboża i chciałyby je wywieźć za granicę. No, koszty transportu są w tym przypadku znaczące. Polski rząd chce dopłacać tym firmom, Znaczy mówiąc wprost pokrywać te koszty transportu. No i w związku z tym, jak sądzę, ten eksport ruszy, więc ten problem zostanie, zostanie rozwiązany. Ale wcześniej zadał mi pan to pytanie dotyczące pomocy publicznej. Tutaj, panie redaktorze, niezwykle tak, że to, to trzeba podkreślić rzadko, kto na to zwraca uwagę. Otóż komisarzowi Wojciechowskiemu po, po pierwsze udało się uczynić gospodarstwa rolne czymś na wzór przedsiębiorstw, bo do tej pory zgodę na, na pomoc publiczną dla przedsiębiorstw wydawała Komisja Europejska, natomiast dla gospodarstw rolnych była tak zwana pomoc de minimis, czyli minimalna pomoc finansowa. Teraz czyli, przeniesienie gospodarstw rolne nie były traktowane jako przedsiębiorstwa. Dokładnie tak, a przecież ponosiły straty. Więc teraz my, my pomoc publiczna może być kierowana także do gospodarstw domowych poza tymi limitami pomocy de minimis, które to by, były kwoty symboliczne. I dlatego do polskich gospodarstw, przynajmniej rząd zaproponował taką kwotę, trafi około 10 miliardów złotych. Astronomiczna rzecz. Przedstawiane są kolejne programy pomocy publicznej, tym nie zajmuje się pan komisarz Wojciechowski, tylko pani komisarz Westager, no, ale nie ulega wątpliwości, że stara się te wnioski popierać, stąd szybkie decyzje. No, nie dalej jak wczoraj, komisja zgodziła się na ten program dopłat do paliwa. Przypominam, że my mamy możliwość rezygnacji z części akcyzy. Tej, dla paliwa rolniczego i to robimy do maksymalnej wysokości. A więc polski rząd podjął decyzję o rezygnacji z tej akcyzy w wysokości 0,46 46. No ale teraz na dalszą część, na te 54 grosze, Komisja Europejska musiała wydać zgodę. I, I nie teraz dali, już wczoraj, jest zgoda, tak? Tak, podpisała tę, tę zgodę na ten program. Około pół miliarda w ten sposób trafi dodatkowo, pół miliarda złotych trafi do polskich rolników. Więc tutaj rzeczywiście w Brukseli pan komisarz Wojciechowski można powiedzieć staje na głowie, żeby wszystkie te programy wyzgłoszone w ramach pomocy publicznej przez polski rząd były akceptowane od ręki, choć podkreślmy, to są pieniądze wypłacane z naszego budżetu. No, ale pomoc publiczna jest limitowana i. Jeszcze raz to podkreślę, niesłychanie ważne jest to, że gospodarstwa rolne są traktowane jak przedsiębiorstwa. Bo tak nie można by było skierować do nich pomocy finansowej, bo wspólna polityka rolna tego zabrania. Panie pośle, podobno rodzima wieprzowina, która jest podstawowym i najbardziej ulubionym mięsem Polaków, zaczyna stawać się rzadkością i w większości pochodzi obecnie z zagranicy. Słyszał Pan o kampanii Platformy Obywatelskiej w mediach społecznościowych. Nosi ona tytuł PiS Zaorał Wieś. Posłowie, działacze Platformy pokazują się z talerzem schabowego, mówiąc, że to już nie jest polski schabowy. Panie redaktorze, no dobrze, że Platforma zorientowała się, że jest to rolnictwo i że to jest ważna, ważna gałąź naszej gospodarki. Co więcej, zajmuje się w, tym, w, tym po, w Polsce ciągle tysiące ludzi i związanych z nimi gospodarstw domowych, więc to akurat trzeba zaliczyć na plus. Natomiast no, widać po, po tej akcji, że ci ludzie nie mają pojęcia o polskim rolnictwie, o mechanizmach, o tym, co się w tym rolnictwie dzieje. No, nie ulega wątpliwości, że zmalała ilość gospodarstw hodujących trzodę klewną, ale nie, dla, nie ze względu na złą politykę państwa, tylko w związku z walką za sf -em. To jest choroba prawdzie dotycząca, to, przepraszam trzody bardzo, rodziców. ma wspólnego walka ze SFM z wielkością hodowli trzody. Już wyjaśniam, panie redaktorze, otóż walka z ASF-em to określone standardy powodujące, że ten ASF się nie rozprzestrzenia, a więc gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej miały określone obowiązki, często bardzo kosztowne, na przykład budowanie ogrodzeń wokół chlewni. Niezwykle drogich, specjalne urządzenia, które powodują, powodują że no, ta, ta choroba się nie, nie rozprzestrzenia. Oddzielne pomieszczenia dla pracowników obsługujących trzodę chlewną, Rejestry, rejestracja wchodzących i wychodzących z gospodarstwa domowego. No, skomplikowane operacje. W sytuacji, kiedy ktoś ma hodowlę rzędu paru tysięcy tuczników rocznie. To te wymogi jest w stanie spełnić, jest je w stanie sfinansować. Jeżeli ktoś ma kilkanaście sztuk trzody chlewnej rocznie, to w oczywisty sposób nie jest w stanie ich spełnić, bo koszt ich spełnienia znacząco przewyższa wartość tej trzody chlewnej. No, ale... Stąd małe gospodarstwa hodujące trzodę chlewną po prostu z tej hodowli rezygnowały. rezygnowały I, i to czy jest... rezygnują? Rezygnowały, bo w zasadzie ten proces, proces się skończył, no teraz jeszcze poprzedni minister rolnictwa wydał rozporządzenie, które pozwala znacznie złagodzić te obostrzenia, bo i obszary tego ASF-u bardzo wyraźnie zostały w Polsce zmniejszone, więc to zagrożenie jest mniejsze. Dla tych, którzy, hodują na własne potrzeby do 10 sztuk, aby ta tak zwana bioasekuracja, bo te wszystkie procesy, które opisałem mają, mają taką nazwę, była ograniczona do minimum, żeby obniżyć jej koszty. Więc jest szansa odbudowy tych małych stad w tych programach, które teraz kierujemy do rolników, bo na tym nam zależy. Co więcej, taka nieduża hodowla w sytuacji, kiedy rolnik jeszcze zainteresowałby się przerabianiem właśnie tego, tego mięsa na, 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 na wędliny, nie ulega wątpliwości, że takie lokalne przetwórstwo na, to, na, na tego rodzaju wyroby czekają Polacy, na tą produkcję lokalną. Właśnie zmiana tego rozporządzenia łagodząca te wymogi bioasekuracji będzie to umożliwiała. Więc trzeba o tym wszystkim wiedzieć, rozumieć te procesy, a nie używać rolnictwa do, do, do walki politycznej, bo to kompletnie nie ma sensu. Przecież ci ludzie nie przemówią do rolników przy pomocy właśnie tych fotograficznych z, ze schabowym, bo rolnicy doskonale wiedzą, co spowodowało ograniczenie rolnicy produkcji, prostu, szczególnie Panie w, te, pośle, w czy... tych małych, małych gospodarstwach. Czekają również na konkrety finansowe. Dziękuję bardzo. Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego ze studia w Brukseli, był gościem programu pierwszego. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją formacyjne polskie radio.pl